A gdybyś ty musiał wskazać najlepszy i najsłabszy według ciebie występ dzisiejszego wieczora, to które to by były? Nie ma takiej możliwości, żebym to zrobił. Myślę, że widzowie sami ocenili i ocenili dobrze. To może najlepszy? Kto cię najbardziej złapał za serce, najmocniej? Będę wierny swojemu Kubusiowi i Darii po prostu. Trudno, nie jestem w stanie wybrać dzisiaj. Jeszcze mam taką głowę pełną myśli, więc nie wiem, co się dzieje. Będę spał dzisiaj jak dzieciak. Więc im dalej wcale nie będzie łatwiej, podejrzewam. Nie będzie, ale będą musieli się coraz bardziej starać, bo tu już jest o co walczyć. Dzisiaj pierwszy live. Będzie nas coraz mniej. Zbliżamy się do wielkiego finału. No, wiesz co? Kto cię najbardziej za serce złapał? Oprócz tego uważam, że Tadzik jest jednym z finalistów tego programu. To za serce mnie złapał jeszcze Kuba z drużyny Michała. Chyba najmniej mi się podobał występ Magdy też z drużyny Michała, bo jakby to w ogóle nie moja stylistyka, do tego też nie chciałam się wypowiadać, bo nie chcę nikomu tutaj robić przykrości, a ja po prostu jestem zupełnie gdzie indziej muzycznie i that's fine. Ale Kuba był przemagiczny, Tadzik był po prostu genialny, zresztą przyzwyczaił nas do tego. Mnie Staś strasznie też rozczula, ale to myślę, że jakoś... To po prostu jakiś... To ta słabość, to jest jakaś słabość, tak.